aby maksymalnie zbliżyć się do siebie, do źródła, usiądź wygodnie i skup się na swoim oddechu. I obserwuj przez chwilę, w jaki sposób przebiega powietrze w Twoim ciele podczas wdechu i wydechu. Wdychaj powietrze, wyobrażając sobie, że dociera ono aż do Twojego podbrzusza. I wydychaj. Oddychaj spokojnie, głęboko i wydychając powietrze, odpuszczaj wszystkie napięcia. Przywołaj strumień boskiego światła z góry. I wyobraź sobie, że jesteś w cudownym miejscu, na przykład na zielonej polanie, pomiędzy drzewami. Albo w innej przestrzeni, którą bardzo lubisz. I możesz usłyszeć śpiew ptaków. A także brzęczenie owadów i poczuć zapach poszycia, zapach ziemi. I oddychając tym boskim światłem płynącym z góry, wydychaj przez stopy. Zauważając, jak rozluźnia się czoło. Jak rozluźniają się mięśnie wokół oczu, policzki, żuchwa, szczęka. Zwróć uwagę na to, jak rozluźnia się szyja, krtań, gardło. I prześlij dalej wraz z wdechem to światło do rdzenia kręgowego. I poprzez całe plecy w dół, przez miednicę, w dół do ziemi. Rozluźnia się klatka piersiowa, mięśnie brzucha i wszystkie narządy wewnętrzne. I podbrzusze, uda, łydki, stopy i całe ręce, ramiona, przedramiona i dłonie. I oddychając głęboko i swobodnie, zauważ, jak w przestrzeni tuż przy Twoim ciele wszystko to, co było przyczepione do Ciebie, niczym stary tynk, który już dawno powinien być zdarty, wszystkie nieużyteczne programy, nieużyteczne wdruki, ograniczenia, coś, co trzymało Cię w klatce, coś, co Cię więziło, nie pozwalało Ci, niczym stary za mały pancerz, oddychać. Wszystko to teraz z chrzęstem
opada w dół. Przez chwilę pod twoimi stopami robi się bałagan. Przez chwilę wygląda to tak, jakbyś stał na jakichś gruzach. To wszystko są już niepotrzebne tobie rzeczy. Kiedyś dostałaś wdruki, które były użyteczne. Nauki, które sprawiały, że szedłeś określoną ścieżką, budując siebie w określony sposób. Ale dzisiaj transformujesz. I dzisiaj odradzasz się na nowo. To trochę tak, jak dziecko, które zrzuca stare ubrania, ponieważ z nich wyrosło. Nie ubiera już za małych butów, za małej kurtki. To jak wychodzący z poczwarki motyl, który pozostawia wysychającą osłonkę. Kiedy przychodzi odpowiedni moment, to jak te zwierzęta, które zrzucają skórę albo zrzucają pancerz, kiedy przechodzą na wyższy poziom. Tak ty zrzucasz ograniczające pancerze, ograniczające pieczęcie. Przesłaniające ci właściwy obraz, umiejętność właściwego patrzenia, dostosowanego do obecnego świata i wszechświata. Pewnie wiesz, co to znaczy, kiedy zasłony spadają z oczu, kiedy spadają z oczu przyciemniające okulary. I widzisz jasność. I widzisz prawdziwy świat, który jest piękny, ponieważ nauczyłeś się widzieć. Kiedyś myślałeś, że coś może być zagrożeniem, a dzisiaj wiesz, że to, co kiedyś było groźne, wydawało się takie dlatego, że ty byłaś jak małe dziecko we mgle. Dziś potrafisz się już poruszać w tym cudownym świecie. Potrafisz korzystać z mocy źródła. I nawet jeśli pojawiają się od czasu do czasu jakieś wątpliwości albo lęki, potrafisz sobie z nimi radzić. Więc uwolniony od tamtego sztywnego pancerza, który rozkruszony opadł na ziemię
i zniknął pochłonięty przez pramatkę. Teraz możesz z każdym kolejnym wdechem i wydechem poczuć, jak rośniesz, jak rośnie twoja energia, jak rośnie pole twojego serca. Wypełnia się maksymalnie miłością i wdzięcznością. A ponieważ jest nieskończone, więc kiedy masz wrażenie, że jest wypełnione maksymalnie, dociera do ciebie, że dalej też sięgasz. I im więcej miłości masz w sercu i wdzięczności, tym większy jest zasięg twojego serca. I ponieważ masz moc kreacji i moc sprawczą, wiesz już teraz, że cokolwiek tworzysz w swoim umyśle i sercu razem, możesz to manifestować zgodnie z wolą źródła i zgodnie z wolą twojej duszy. Wyobraź sobie teraz najpiękniejszą przyszłość, jaką tylko jesteś w stanie ujrzeć. Bądź w tym odważna, odważny. Pozwól sobie na kreowanie cudów. Pozwól sobie. Wiem, że zostałeś, jak większość ludzi, wychowana i wychowany w ograniczeniach, w myśleniu ograniczonym, ale porzuć te ograniczenia. Porzuć paradygmaty i wzorce, które zostały ci wtłoczone. Pozwól sobie na pełną kreację. Zgodnie z wolą źródła i zgodnie z wolą twojej duszy. W absolutnej miłości i wdzięczności. I zachowując ten stan, zacznij powracać do tu i teraz. Trzy razy bardziej zrelaksowana, zrelaksowany. I dwa razy bardziej radośniejsza. I jeden. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz, aby powrócić w pełni do tego wymiaru, w którym jesteś na planie fizycznym, by poczuć znów swoje ciało i że jesteś tutaj.